Nagrywałem ten materiał już wczoraj, ale okazało się, że świeżo nabita klimatyzacja tak mi podrubowała głos, że po odsłuchaniu materiału powiedziałem: Nie no, szanujmy się, i nie mogłem go opublikować. Ale dzisiaj się dużo lepiej, a dlatego nagrywam, ponieważ mam temat, który mocno siedzi mi na sumieniu, aby go poruszyć, mianowicie temat bezpieczeństwa, tego jak. Zabezpieczać swoje kryptowaluty, zabezpieczać siebie, swoje działania, nie tylko przed potencjalnymi atakami z zewnątrz, ale również przed samym sobą, ponieważ nasze działania to jest 99% bezpieczeństwa, które możemy uzyskać, właśnie jeżeli te działania będą prawidłowe. A ostatnimi czasy, praktycznie codziennie lub też co tydzień słyszymy o kolejnych nadużyciach, eksploitach, e, takich czy innych, e, w ten czy inny sposób utraconych środkach. Taka najgorętsza sprawa ostatnia była to Solana, jak wiecie, prawdopodobnie słyszeliście, ogromne straty e, użytkowników e, portfela Phantom. Też jakiś czas temu zrobiłem ankietę na moim Twitterze, e, byłem ciekaw ile z Was, ile z osób oglądających mój kanał martwi się o bezpieczeństwo swoich coinów, swoich kryptowalut. I wynik wyszedł praktycznie pół na pół, co jest ciekawe, ale i oczywiście niepokojące. Połowa z nas martwi się, nie jest pewna swojego bezpieczeństwa. I ja uważam, że sposobów na utratę środków jest naprawdę tak dużo są to niezliczone sposoby, że nie ma co tego ukrywać, a wręcz przeciwnie, należy o tym mówić. Należy mówić zarówno o szansach, jak i zagrożeniach. A jak się okazuje kiedy nasz portfel zostaje wyczyszczony, to właśnie najczęściej jest to z winy użytkownika. Dlatego w tym filmie chcę poruszyć temat bezpieczeństwa, ogólnie o etyce odpowiedzialnego zarządzania portfelem kryptowalutowym. Powiem wam, jakie są najczęstsze błędy prowadzące do utraty środków oraz finalnie, co należy zrobić, aby tak jak ja mieć 100% pewności, że moje krypto są bezpieczne aż do końca mojego życia. Są tylko i wyłącznie w moim posiadaniu. Też oczywiście zaznaczę, że nie jest to wiedza absolutna, a tylko i wyłącznie moje doświadczenie i moja praktyka. Zdaję sobie sprawę, że być może ktoś stosuje inne sposoby i powie, że, że jest jeszcze lepszy sposób zabezpieczenia. I ja przekażę Wam mój stan wiedzy, moje sposoby, które jak dla mnie dają mi stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa w tym środowisku, w jakim się obracam. Szczególnie jest to ważne, myślę, dla nas, dla eksykanów, czy też jak teraz mówimy, pulsykanów. Ponieważ w tym naszym środowisku kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, aby znać te zagrożenia, jest niesamowicie istotna. Też jeszcze na wstępie powiem, że aby w pełni wykorzystywać możliwości kryptowalut, to należy wywrócić do górnogami pewien system wartości, w którym myślę, że większość z nas niestety, ale została wychowana. Mianowicie, jest to zrzucanie odpowiedzialności na osoby trzecie bo jednym z powodów dlaczego system bankowy mimo swoich dziur i wad wciąż funkcjonuje jest właśnie to, że daje temu Kowalskiemu poczucie teoretycznego bezpieczeństwa ze środków, które trzyma w banku. I powiem wam z mojego doświadczenia, z obserwacji otoczenia, myślę, że ludzie naprawdę mają problem z braniem odpowiedzialności za swoje decyzje. A jeżeli mówimy o kryptowalutach, to właśnie jedna z najważniejszych funkcji jest to, że to użytkownik sam jest swoim bankiem. I to ze wszystkimi pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami tego stwierdzenia. Nie ma szukania winnych, nie ma osób trzecich. E, jeżeli, no Chyba, że jeżeli są, to znaczy, że coś robicie źle. Ty sam jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich środków. Jeżeli są pomiędzy tobą a twoimi środkami osoby trzecie, to jeżeli jesteś tego świadom, ponosisz odpowiedzialne, świadome ryzyko. Ale. Co do zasady, generalnie krypto powstało po to, aby uniknąć osób trzecich, aby uniknąć pośredników. Przede wszystkim musi być wiedza, taka nasza baza, co do której opieramy swoje decyzje. Więc jak mamy tą wiedzę, to wówczas, nawet jak schodzimy kawałek niżej tak, i przez chwilę gdzieś korzystamy z jakichś usług pośredników, usług osób trzecich, to mając tą wiedzę, zdajemy sobie sprawę z potencjalnych ryzyk i jak Temu zapobiec, więc to wszystko jest bardzo, bardzo istotne, i też no, nie poruszę wszystkich tematów w jednym odcinku, ale mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie to ciekawe i uda Wam się wyciągnąć z tego jakieś wzorce zachowań. No i wstęp jest oczywiście przydługi, ale jeszcze muszę dodać, ten temat bezpieczeństwa jest ważny nie tylko dla każdego indywidualnie, ale dla adopcji i ogólnie całego zrozumienia sensu istnienia krypto. Ogólnie, ponieważ jednym z problemów do globalnej adopcji jest właśnie to, że ludziom brakuje tego zaufania, a brakuje im tego zaufania, ponieważ nie mają, co powiedziałem, samodzielnego nawyku dbania o swoje bezpieczeństwo oraz brania pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Ok, przechodząc do meritum, ponieważ już zaczynam się rozjeżdżać. Mam tyle myśli w głowie, że próbuję to jakoś poukładać. Słuchajcie, pierwszy, pierwszy problem, pierwszy błąd, jaki widzę, jest to zbyt długie przetrzymywanie swoich krypto na giełdach. Krótko mówiąc, giełdy służą nam do kupowania, do sprzedawania, ale nie do przechowywania. I mimo, że technicznie jest taka możliwość bo przecież giełda nie ma interesu w tym, aby zachęcić nas do wypłaty środków, tak więc można kupić kryptowaluty i trzymać na giełdzie, to w praktyce, czym szybciej je wypłacimy, tym lepiej i bezpieczniej. I ja wiem, że krótkoterminowe, dobrowolne przetrzymywanie swoich środków na giełdzie ma swoje pozytywne aspekty i oczywiście czasami to robimy, ja również, ale ważne, aby zdawać sobie sprawę, czym dla nas są te środki na tej giełdzie, tak? czy są środkami do tradingu, Wtedy w porządku, czy są środkami do inwestowania długoterminowego, no to jak najbardziej nie. W tym wypadku wypłacamy i uciekamy z giełdy tak szybko, jak to się da. Ponieważ pamiętajmy, giełda jest to instytucja scentralizowana, podatna na różne ataki rządowe, wiecie, mogą, mogą bankrutować, mogą nakładać wam limity wypłat. Mogą nastąpić nowe regulacje prawne co do rejestracji podatkowej, w której się znajdują, więc jest naprawdę bardzo dużo możliwości, dużo zagrożeń, które wpłyną na to, że nie będziecie mogli wypłacić waszych środków. Taki kolejny błąd jest to wybieranie portfela Metamask na swój pierwszy portfel kryptowalutowy. Ktoś już usłyszał, zdał sobie sprawę, że nie należy trzymać na giełdzie, no to pierwsze co zakłada Metamask, tamto przysyła i jest szczęśliwy, no a niestety nie. Do portfela Metamask odniosę się wielokrotnie, bo w pewnych aspektach jest on konieczny i niezastąpiony, jednak na początek pierwszym wyborem zawsze powinien być portfel sprzętowy. I na rynku mamy bardzo dużo różnych wersji portfeli sprzętowych. Ten materiał nie jest sponsorowany, ale ja używam Trezora, jest dla mnie dużo bardziej intuicyjny i, i uważam, że po prostu lepszy niż Ledger. Taki Trezor One kosztuje bodajże 100 dolarów. No niestety jest to powiedzmy, że nie mały koszt. Ostatnimi czasy te ceny portfeli również poszły do góry, ale to myślę właśnie dlatego, że... Wiecie, to jest popyt i podaż. Jeżeli teraz tak dużo mówi się o bezpieczeństwie, tak dużo słyszymy o tych eksplojtach, o tych różnych kradzież, kradzieżach środków, to więcej osób sięga po te portfele, co jest oczywiście dobrą rzeczą, no ale te firmy. Takie jest rynku, mają takie prawo, więc wykorzystują to i podnoszą ceny. A być może też dlatego, że po prostu nie mają takich mocy przerobowych i być może rzeczywiście są przestoje produkcyjne. Pamiętam, że jak zamawiałem portfel ostatnio dwa miesiące temu, kolejny dla znajomego, to czekałem chyba trzy tygodnie na, na zamówienie, więc. Ten czas oczekiwania jest też wydłużony. Ale wracając, polecam Trezora. Nie będę wam pokazywał, jak to do końca się, wiecie, instaluje. To nie o to chodzi w tym filmie. Są na YouTube również polskojęzyczne materiały, które dokładnie, krok po kroku, pokazują wam, jak zainstalować taki portfel. Jest to bardzo proste. Wystarczy po prostu otworzyć instrukcję użytkownika i jesteście w stanie sobie to zainstalować. Tutaj też bardzo ważna porada. Portfel sprzętowy zawsze kupujemy bezpośrednio od producenta. Nigdy nie używamy portfeli z drugiej ręki, nie z serwisów typu Allegro, Amazon itd. Nawet jeżeli jest on sprzedawany jako nowy, szczególnie jeżeli jest sprzedawany o kilka złotych taniej, no to naprawdę nie opłaca się ponosić tego, tego ryzyka. Kupujemy portfel bezpośrednio ze strony producenta. W przypadku trezora jest to trezor.io/slash shop. Upewniamy się przy odbiorze paczki, czy plomba nie została uszkodzona. Jest to dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez producenta. Jeżeli nie otwieramy wszystko z porządku, to mamy nasz portfel sprzętowy. W trakcie instalacji otrzymamy nasz klucz prywatny i tutaj musiałbym poświęcić chyba najwięcej czasu, ponieważ jest naprawdę dużo do powiedzenia w kwestii bezpieczeństwa. Klucz ten jest najczęściej 12 lub 24 słowa, tak zwane klucze ziarna. Jest to nasz klucz dostępu do wszystkiego, co znajduje się na tym danym adresie. W przypadku MetaMaska są to 24 słowa i zostają one wyświetlone na ekranie naszego urządzenia, komputera lub też telefonu w czasie zakładania tego konta. Bardzo ważne jest, aby nigdy nie robić zrzutu ekranu ani zdjęć tych kluczy. Pamiętajmy, że zrzut ekranu przechowywany jest w pamięci komputera lub też telefonu, jest narażony na przechwycenie. Żaden dysk Google i inne przechowywarki danych online, które są potencjalnie uważane za bezpieczne, tak naprawdę nie są bezpieczne w 100% i raz na jakiś czas dochodzi do wycieku danych. Poza tym, sam fakt, że słowa klucze zostają wyświetlone, na ekranie tego urządzenia już stanowi pewne zagrożenie. Na przykład, że za nami stoi jakaś inna osoba, człowiek, kamera, lub też mamy program wirus w komputerze, który jest w stanie szczytywać ekran naszego, naszego urządzenia, dlatego też dużo bezpiecznie jest, jeżeli używamy portfela sprzętowego, który owe słowa klucze wyświetla nam tylko i wyłącznie. Na tym właśnie małym urządzeniu. Następnie słowa te przepisujemy na kartkę. Kartkę chowamy tak głęboko jak tylko potrafimy. Niektórzy też e, wiem, że dzielą ją na pół. Połowa kluczy w jedno miejsce, połowa w drugie. Ale moim zdaniem jest to bezcelowe. E, ja tak nie robię. Są lepsze sposoby zabezpieczenia się, aby mieć pewność, że absolutnie nikt, e, nawet jak znajdzie nasze klucze, to i tak nic z nimi nie zrobi. Zanim powiem Wam, co to za sposób, to jeszcze jedna ważna rzecz. Słowa klucze najlepiej jest przenieść z kartki na metalową płytkę. Mamy kilka producentów zagranicznych oferujących takie produkty. Najpopularniejsze z nich jest to CryptoTag, CryptoCapsule. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, wręcz jubilerskiej, no ale też dość kosztowne. Generalnie wybieramy metalową płytkę lub kapsułę do przechowywania kluczy w takiej formie, ponieważ wówczas nie straszna im woda ogień itd. Możemy spokojnie na przykład zakopać zamurować na wiele lat w tylko nam znanej lokalizacji i nie martwić się o to że ktoś lub coś nam te klucze zniszczy. Tu też drobna uwaga bo czasami zdarza się że portfel sprzętowy wymaga aktualizacji oprogramowania. I w trakcie tego procesu informuje nas, aby mieć pod ręką nasze klucze. No, i to nam sugeruje, że na przykład zamurowanie ich w ścianie budynku to może nie najlepszy pomysł. Ale powiem wam z własnego doświadczenia, że aktualizowałem trezora wielokrotnie. Również rozmawiałem o tym z ludźmi na grupie od bezpieczeństwa i nikomu nigdy nie zdarzyło się, aby program zażądał kluczy podczas aktualizacji. Także podejrzewam, że pyta nas, czy je posiadamy, tak aby nam przypomnieć o tym, jak istotne one są. I tak naprawdę to wszystko. Powiem więcej, ja jeden zestaw mam schowany w takim miejscu, że naprawdę bardzo ciężko byłoby mi się tam dostać. A mimo tego, no nie martwię się, że będę musiał. No, je odkopać, jeżeli nagle będę aktualizował trezora. Ale też dodam, że również w polskiej społeczności mamy kolegę, który zajmuje się produkcją e, takich kryptokapsu. Oprócz kapsuły ma w zestawie też wybijaki, więc dzięki temu możemy używać tego wielokrotnie. No i taki zestaw, łatwo się domyślać, że jest kilka razy tańszy niż zestawy zagraniczne. Również można nawet zrobić to zupełnie samodzielnie, kupić wybijaki do liter z internetu ze sklepu budowlanego, śrubę, garść podkładek i wówczas cena jest naprawdę bardzo niska, a jeżeli wykonamy to dobrze, to jakościowo również może być to dobre i na pewno dużo bardziej bezpieczne niż sama kartka. Oczywiście pamiętamy, że klucze prywatne to nasza furtka na wypadek, kiedy zgubimy, zniszczymy nasz portfel sprzętowy. Wtedy bez stresu zakładamy nowy portfel na innym urządzeniu, importujemy stare klucze i w ten sposób odzyskujemy dostęp do naszych kryptowalut. Tu też ciekawostka, że klucze Klucze te należą do jednego standardu, co oznacza, że możemy je importować do różnych urządzeń bez znaczenia, na którym pierwotnie zostały założone. Też nie każdy o tym wie, jeżeli na przykład założyliście swój portfel pierwszy na portfelu Metamask, następnie chcielibyście przenieść go na trezora jest to możliwe, te klucze przepisujecie na nowym portfelu sprzętowym trezor i macie już ten portfel przeniesiony. I jeszcze taką ważną zaletą i wyższością portfela sprzętowego nad portfelem cyfrowym jest właśnie to, że nasze klucze są wyświetlone na ekranie tego też urządzenia. W portfelu Metamask nasze klucze Zawsze są dostępne do podglądu po zalogowaniu się do naszego portfela. Przy portfelu sprzątowym ten problem nie istnieje, ponieważ klucze są w formie offline, więc nie musimy się martwić tego typu atakami. Są też wirusy, które potrafią czytać tekst, który piszemy na klawiaturze komputera czy też telefonu. Programy te są skonstruowane w taki sposób, aby wyszukiwać konkretną frazę i z łatwością mogą ukraść hasło dostępu do konta. I w tym miejscu przechodzimy do trzeciego błędu początkujących, mianowicie założenie swojego głównego konta, nie dość, że w aplikacji cyfrowej typu MetaMask, to jeszcze na telefonie. Wiecie, istnieje taka grupa na Telegramie, nazywa się Hex Security. Często tam zaglądam ogólnie, to bardzo polecam. I kilkakrotnie czytałem o tym, jak ktoś stracił wszystkie swoje środki, a jego konto MetaMask zostało wyczyszczone do zera, tylko po tym, jak kliknął w link, który oszust przesłał mu, mu w wiadomości prywatnej. To też jest ważna przestroga, że jeżeli piszecie na Telegramie, na właśnie grupie typu Hack Security lub innych o tematyce krypto i nagle ktoś wysyła do was wiadomość prywatną. To niemalże na 100% jest to oszust. Tak więc nie odpisujesz nic, od razu klikasz, zablokuj i masz z głowy. Oni też często podają się za administratorów, więc naprawdę należy być czujnym. Ale wracając, używając MetaMaska, zarówno na komputerze, jak i na telefonie, jedno kliknięcie może pozbawić was wszystkich środków. I jeszcze do tego trzeba dodać, że telefon jest bardziej narażony na tego typu ataki z bardzo prostego powodu. Ponieważ przestrzeń robocza jest dużo mniejsza, a do klikania używamy palców, więc znacznie łatwiej jest kliknąć coś zupełnie przypadkowo. I ja wiem Metamask w telefonie jest bardzo wygodny. Owszem, i słyszymy też, że producenci zaczynają nawet instalować swoje autorskie portfele w nowych smartfonach. I ja nie twierdzę, że to źle. Przeciwnie to bardzo dobrze, w końcu każdy używa dzisiaj telefonu niemalże do wszystkiego. Ale co ważne, to rozróżniać portfel krypto, na którym chcemy trzymać środki do płacenia za zakupy, a portfel inwestycyjny. I chodzi mi o to, aby nie używać portfela w telefonie do długoterminowych inwestycji. Tu mogę podać kolejny przykład z grupy Hex Security na Telegramie. Czasami ktoś pisze, że jest początkujący, kupił Hexa, zainstalował MetaMask na telefonie, założył stake'a na 15 lat telefonu używa, używał dosłownie do wszystkiego, e, nieraz wchodził na dziwne strony i dopiero teraz, po czasie, kiedy zdał sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z obsługą e, portfela na telefonie, e, pyta, co może z tym zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. No i niestety, ale odpowiedź brzmi, że praktycznie nic, e, ponieważ stake założony na hex.com będzie przywiązany do, do tego adresu do zakończenia. W tym wypadku najlepsze, co mogę polecić, to usunąć ten metamask z telefonu i klucze te przenieść na pokwal sprzętowy, ale niestety adres ten nie będzie już stuprocentowo bezpieczny, ponieważ mógł zostać przechwycony właśnie wcześniej, kiedy jeszcze był na telefonie. Większość z nas y, posiada metamaska na telefonie i oczywiście ja również, ale portfel ten używam tylko do szybkich transferów, y, mam pełną świadomość zagrożeń i nigdy nie trzymam tam więcej środków niż jestem w stanie stracić. Tak więc nasz główny portfel inwestycyjny to zawsze portfel sprzętowy, dodatkowo bardzo dobrze, jeżeli możemy pozwolić sobie na dedykowany, osobny komputer, typowo tylko do kryptowalut. Z mojego doświadczenia najlepiej sprawuje się tego komputer z systemem iOS, najbezpieczniejszy, najbardziej zaufany. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na dedykowany komputer, to możemy założyć sobie alternatywnie osobny profil. Na naszym standardowym komputerze codziennego użytku. Jednak też taka wskazówka, ten profil nazwijmy typu kwiatki, bratki, a na pewno nie moje kryptowaluty, moje oszczędności, tak aby nie zwracać niczyjej uwagi. Jeszcze w ustawieniach upewniamy się, że nie jest aktywna funkcja automatycznego łączenia się z internetem. Na tym dedykowanym sprzęcie do internetu chcemy podłączać się tylko wtedy, kiedy faktycznie wykonujemy daną transakcję. A następnie się rozłączamy. Wiem też, że ktoś może powie: No, ale bezpieczniejszy jest Linux. Słuchaj, jeżeli dla ciebie tak, to bardzo dobrze. Dla mnie nie jest, ponieważ nie znam tego systemu. A też y, wiem, że jest on bardziej skomplikowany, nie, a nie chcę. Utrudniać sobie aż tak życia, kiedy wiem, że iOS jest naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak więc, kiedy mamy już portfel sprzętowy, mamy dedykowany laptop, to zakładamy portfel Metamask. Polecam przeglądarkę Chrome lub Brave, na pewno nie Safari. I ten portfel wykorzystujemy tylko jako łącznik do naszego portfela sprzętowego. Mam na myśli to, że nigdy nie trzymamy na nim żadnych środków. Ja powiem Wam więcej, że nawet nie zapisałem słów ziaren do tego portfela. No to znaczy zapisać musiałem podczas procesu instalacji, ale następnie te słowa... Usunąłem i wiem, że ich po prostu nie mam. No a dlaczego mogłem sobie na to pozwolić? Dlatego, że nasz portfel Metamask jest tylko tym łącznikiem, a w interakcję wchodzę z portfelem sprzętowym poprzez ten Metamask. Jeżeli jesteście już biegli w temacie, to doskonale wiecie, jak to funkcjonuje. Nasz portfel sprzętowy można podłączyć do każdego portfela Metamask. Tak więc e, nie potrzebujemy tych kluczy pod warunkiem, że nie trzymamy tam żadnych środków, a to jest najbezpieczniejsze. Na początku tego filmu mówiłem wam, że istnieje też sposób na dodatkowe zabezpieczenie swojego portfela, a dokładnie na zabezpieczenie słów ziaren e, w taki sposób, dzięki któremu nikt nie ukradnie Waszych środków, nawet jeżeli dosłownie, podacie mu te 12 lub też 24 słowa e, na tacy. E, funkcja ta jest możliwa tylko na portfelach sprzętowych. Też nie wszystkich prawdopodobnie, ale wiemy że na pewno jest na Ledgerze oraz Trezorze i nazywa się passphrase. Passphrase jest to dodatkowa funkcja, jest to dodanie do waszego klucza prywatnego 13 słowa lub też niektórzy nazywają to hasłem. Jeżeli wasz portfel wygenerował wam 12 słów, to wy ustalacie 13. I co ciekawe, nie istnieją żadne ograniczenia co do znaków. Można użyć dosłownie każdej kombinacji spacji, małych liter, dużych liter itd. Jedyne ograniczenie to limit znaków, który wynosi aż 200. I zrozumcie, możecie napisać dosłownie każde, dowolne zdanie, cytat, wszystko, co przyjdzie wam do głowy. I użyć to jako hasło dostępu do waszego portfela. No i w tym wypadku rzecz, o której musimy pamiętać, to że wraz z tą mocą ciąży też odpowiedzialność, i funkcja ta może być ogromnym przekleństwem. Jeżeli stworzy się bardzo skomplikowane hasło, nie zabezpiecz się tego tak dobrze jak słów ziaren, i na przykład się to zapomni. Wcześniej mówiłem o zapisywaniu słów na metalowej płytce. No, i teraz, kiedy wiemy już o możliwości dodania dodatkowego hasła PassPhrase, to rodzi się pewna myśl. Mianowicie pewne pytanie, co jest ważniejsze: czy zapisać i schować słowa ziarna, czy może samo słowo PassPhrase, a może wszystko razem? No i tutaj można zastosować różne strategie. Zdecydowanie nie polecam zapisywania tego razem. Najlepiej jedno i drugie na oddzielnych płytkach chociaż tak jak mówię każdy podchodzi do tego inaczej słyszałem nawet opinię że używając passphrase nie ma sensu martwić się o swoje słowa ziarna więc wystarczy trzymać je w szufladzie natomiast passphrase nauczyć się na pamięć i pozornie wydaje się to prawdziwe i rozsądne ale ja tu chcę mówić o tym co zrobić aby mieć 100% pewności poczucia bezpieczeństwa a jak się chwilę zastanowić to okazuje się że już nie jeden myślał że zna coś na pamięć no a później zapomniał. A co do słów ziaren, to zapisujemy je na płytce nie tylko z obawy przed kradzieżą, ale też ewentualnym pożarem, zalaniem i tak Dlatego trzymanie ich na kartce w szufladzie to zły pomysł, no bo w tym, w tym przykładzie co z tego, że tylko ty znasz na pamięć swoje hasło passphrase, kiedy zgubisz portfel i będziesz potrzebował swoich y, seedów, a one na przykład spłonęły wraz z budynkiem. No i wiem, pomyślicie, no jak często płonie budynek, ale uwierzcie mi, że takie drastyczne rzeczy na skali światowej dzieją się każdego dnia i może spotkać to każdego z nas. Jeszcze ogólnie w tematyce portfeli, to moim zdaniem każdy, kto regularnie obcuje skrypto, powinien posiadać trzy portfele i tak trzy co najmniej. E, już Wam powiem dlaczego. E, pierwszy to taki, który żartobliwie nazywałbym portfelem emerytalnym. To na ten portfel przesyłam wszystkie krypto, które mam zamiar trzymać latami. Nigdy nie podłączam go do żadnych aplikacji, tzw. DAPS-ów. Generalnie staram się używać tego portfela tylko w jedną stronę. To znaczy, co na niego wyślę, traktuję jako niedostępne. Nie, nie myślę o tradowaniu, o sprzedawaniu i tak Jest to mój portfel bazowy na lata wprzód. Do tego celu używam Trezora One, chyba najtańszy i najlepszy portfel dostępny na rynku. Drugim portfelem, również sprzętowym, ale tym razem będzie to Trezor T. Jest on droższy od Trezora One, ale bardzo wygodny w obsłudze. Jest to flagowy model marki Trezor. Posiada duży, dodatkowy wyświetlacz i co najważniejsze, kod PIN, kod dostępu, który wpisujemy, logując się do portfela, wpisujemy właśnie na tym ekranie tego urządzenia, a nie na komputerze. Jest to dodatkowa funkcja bezpieczeństwa. I portfel ten nazywam moim portfelem głównym. Wykonuję na nim większość transakcji pomiędzy giełdami. Zakładam steki roczne, 15-letnie na heksie czego z aplikacjami, ale to wszystko z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Podłączam tylko znane i sprawdzone aplikacje, e, dodane jako ulubione w mojej przeglądarce, tak? Tak więc nie ma powodu, aby za każdym razem ręcznie wpisać i, i nie daj Boże, pomylimy się, wyskoczy nam strona scam, podobna, tak? Unikamy tego, jeżeli dodamy każdą z zaufanych stron do ulubionych. I trzeci portfel jest to portfel Metamask, który mam w telefonie. Ten portfel nazywam szybkim. Często zdarza się, że nie jestem w pobliżu mojego stanowiska pracy, a potrzebuję wykonać jakiś, jakąś szybką transakcję, trade, wysłać coś na giełdę itd. Właśnie wtedy przydaje mi się ten portfel. To z nim łączę się też z różnymi DAP-ami. I generalnie prawie zawsze mam na nim jakieś środki, ale nigdy nie przetrzymuję ich na nim dłużej niż to konieczne. Seed do tego portfela mam na kartce w miejscu, które uważam za bezpieczne. Tak więc to są trzy portfele, które ja używam. Tutaj mógłbym też dodać czwarty. Czwarty portfel nazwałbym portfelem zabawką, czyli takim, który, którym się dosłownie łączę. Jest to też Metamask, którym łączę się z różnymi stronami, które uznaję za z takimi, które no, są naprawdę najwyższego ryzyka. Nowy token, nowa idea, nowy pomysł, coś testujemy, coś sprawdzamy. To mam też taki portfel właśnie do tego, do, do tego celu. Jeszcze poruszyć chcę temat airdropów, bo ogólnie dobrze byłoby odbierać je z zupełnie właśnie oddzielnego konta Metamask, na którym nam nie zależy. Jednak problematyczne jest to, że ostatnimi czasy, co ciekawsze airdropy, Przysługują tym adresom, które dokonały zakupu e, jakichś określonych coinów le, w danym czasie lub też poświęciły środki e, na jakiś dany projekt. No i w środowisku około pulse chainowym e, doskonale znamy ten, to, to, ten, ten case, e, bo mieliśmy już kilka airdropów dla osób, które poświęciły na pulszczein. E, jaki problem z tym widzę? To, to tylko to, aby właśnie zadbać o to bezpieczeństwo. Jeżeli łączymy się naszym portfelem głównym, na którym mamy stejki roczne, wieloletnie, no to naprawdę, naprawdę bądźmy pewni, że kiedy łączymy nasz metamask z danym DAP-em, z danym smart kontraktem, nie udzielamy mu możliwości wydawania naszych środków, tak? Jedyne, co chcemy udzielić, to możliwość szczytania naszego metamaska. Tak więc, jeżeli komunikat jest, że czy udzielamy pozwolenia na szczytanie naszych danych, naszych historii, naszych środków, to i tak jest publiczne. Większość jest publicznych informacji, więc jeżeli na to się zgadzamy, nic nam nie grozi. I jeżeli e, dany airdrop jest uczciwy, to tylko takich informacji żąda. Natomiast jeżeli pyta nas, czy pozwalamy na wydanie środków, no to już na niemalże no 100% jest to scam. E, no i absolutnie tego nie robimy. Tak? E, też ostatnio miałem kilka pytań właśnie co, to, co do e, tokenu WAIT. Czy aby na pewno jest on bezpieczny, czy jakby tutaj twórca nie ma złych zamiarów. I powtarzam, ja tego nie wiem. Nie wiem, czy nie ma słuch zamiarów, ale wiem, że dopóty, dopóki nie udzielam tego approve w MetaMasku na wydanie moich środków, dopóty nic nie może mi zrobić. Tak, tak więc, moja strategia na ten Airdrop i ogólnie na wszystkie to jest: łączę się, pozwalam szczytać moje dane. Mimo tego, że jest to bezpieczne, to i tak następnie wchodzę na iterscan.io. Na podłączam się tym portfelem i tam mogę usunąć nawet ten approval, tak, ten approval, a przy okazji sprawdzam sobie, czy nie mam jeszcze jakiś innych, nie daj Boże, na przykład właśnie na unlimited spend, czyli na, na możliwość wydania wszystkiego, co jest na moim portfelu. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co miałem na, na myśli, Chociaż podejrzewam, że jeszcze coś mi się przypomni, bo ten temat bezpieczeństwa, jak sami widzicie i też może już część z Was wie, jest rozległy, jest tego dużo, należy to na spokojnie przetrawić, przemyśleć, podchodzić z ostrożnością i po prostu pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w kryptowalutach zależy od nas. Jak gdzieś się podłączymy, ktoś nas wyczyści, jakiś smart kontrakt i potem mamy pretensje... No to prawdopodobnie jesteśmy dzieciakami albo mamy jakiś naprawdę problem emocjonalny, ponieważ tutaj wszystko zależy od nas i to jest, powtarzam, ogromna zaleta tylko że społeczeństwo musi do tego dojrzeć musi zmienić swój sposób myślenia nie myślmy roszczeniowo, nie szukajmy winnych, nie szukajmy odpowiedzialności u osób trzecich tylko weźmy wszystko na naszą klatę jest to najlepsze i najzdrowsze podejście. Tak naprawdę to po prostu w całym życiu już nie tylko odnosząc się do kryptowalut. Rozgadałem się dzisiaj. Mam nadzieję, że było to chociaż po części przydatne. Dajcie proszę znać. Dzięki. Pozdrawiam was i trzymajcie się do kolejnego razu. Cześć.